sensu. Dzień dobry, nie wiedziałam, że pan tu jest. Zawsze na posterunku. Cieszę się, że wzięłaś sobie do serca to, co wam ostatnio próbowałem uzmysłowić. Ty możesz sporo osiągnąć. Ten konkurs jest dla ciebie na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że wiesz, że ja też zasiadam w komisji. Także jak będę wiedział, że bardzo tego chcesz, to mogę cię poprzeć z czystym sumieniem. Pamiętasz, po co przyjechałaś do miasta? Żeby tańczyć. Także skup się tylko na tym. Nic innego się nie liczy. No, wiem, co jest dla mnie ważne. No to dobrze. Nie przerywaj sobie, ćwicz. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że cię obserwuję. Przepraszam was bardzo, ale byłam na treningu! Skąd wiedzieliście? Serio, ty byś nie odpuściła nawet, gdybyś umarła. Oj, no bardzo mi zależy, zależy na tym konkursie. Bo wy mnie nie rozumiecie. Moi rodzice wiele mi pomagają, ale też wiele rzeczy muszę ogarnąć sama. I chcę, jestem już prawie dorosła, tak? Ale zobaczcie, ostatnio na przykład ogarnęłam sobie spoko ofertę na telefon i dzisiaj dołączyłam do tego muzę. Spoko, co? No, a najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mogę wszystko wyłączać i włączać kiedy tylko. Spoko. Nie? No, cześć. Cześć, stary. Elo mordo, albo raczej mordeczko, patrząc na tę piękną buźkę. Ja to ciągle nie mogę wyjść z szoku, jak się zmieniłeś. No, ja też nie mogę wyjść z szoku. Normalnie metamorfozował. Zniknąłeś tam na moment. Nie widzieliśmy, co się z tobą dzieje, słuchaj. Wyłączyłeś telefon. Martwiliśmy się o ciebie, szukaliśmy cię i nagle... Tak, no i bum! No proszę państwa, wchodzi Mister Lata, ale to w jakim wykonaniu? Po prostu znudziło mi się bycie ofermą, tak? O której istnieniu świat sobie przypomina tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli była jakaś praca domowa do zrobienia. Morda, ale my przecież nie tylko... Nie no, wy skąd? Przecież nic nie mówię. Zresztą sam zacząłem się zastanawiać, czy ja sam z sobą chciałbym się kumplować, tak? I tak doszedłem do wniosku, że w sumie to nie chciałbym się z sobą kumplować. Nie. Na pewno bym nie chciał. W każdym razie, pomyślałem sobie, że jeżeli mi daliście drugą szansę i mnie zaakceptowaliście pomimo wszystko, tak, to może również dacie ją Kasi. Moim trupie. Ja jej tutaj widzieć nie chcę. Nie patrz się tak na mnie. Dobra, niech ci będzie, ale nie oczekuj ode mnie jakiegoś wielkiego wylewu uczuć, dobra? No i fajnie, bo właśnie to idzie. Spoko. Ale fajnie, że już się wakacje zaczęły, no, no nie? Fajnie, fajnie. A jakieś plany macie? Bo mnie to mama koniecznie chce wysłać do Londynu. Nigdzie nie jadę, powiedziałam jej, że rezygnuję. Ta, Londyn spoko. Ej, ja to muszę się zbierać, bo ja mam niedługo trening. I do mnie mama napisała, zapomniałam, że się z nią umówiłam. Ja muszę się przygotować na casting. Jezu, zapomniałam. Dobra, nie, no musimy lecieć, bo on się musi przygotować. To tak, na razie, cześć. No, to ja też się będę zbierał, bo randka z przyzwoitką to w sumie nic fajnego, nie? No, to na razie. Na razie. Nie przejmuj się nimi, na początku mnie też nie lubili, na przykład. Daj im czas. Nie no, tak szczerze, to się tym w ogóle nie przejmuję. No, no i fajnie. Ale jak z tym naszym Piotkiem, co? No. Dopiero tak rozpaczał po Adzie, a to proszę. Stary, miłość i kobiety to są dwie siły, których nie ogarniesz. No, i w sumie się łączą. No, a ty jak tam z Olą? Układa się wam? Wiesz, jak jest. Tymon, a ładniej mi w tej bluzie, czy w tamtej czerwonej? Dla mnie to obojętne. Jak to obojętne? Nie no, masz rację, załatwmy to. Przecież jestem spokojna! Zwariowałeś? Nie mogłeś mi tego powiedzieć później, tylko musiałeś przy wszystkich? Ale przecież sama powiedz... No co? Powiedz jeszcze, że to jest moja wina! Zresztą nie chcę mi się z tobą rozmawiać!
No wiem, ale słuchaj, ja Magdy też nie ogarniam. Ona nie je, bo treningi, nie śpi, bo treningi, a ten typek... Ten trener, tak? Tak. To jemu jest ciągle mało. Masakra. Nie wiem. Po prostu może trzeba tak jak Piotrek się przetransformować i tyle, stary, no bo co zrobisz? No nic nie zrobisz, nie? Co, pewnie ci ciężko? Nie no, coś ty. Przecież to łatwizna. Szczerze powiedziawszy, to żałuję teraz każdej opuszczonej godziny z WF-u. Chcecie mi powiedzieć, że tylko na tyle was stać? Z tym mamy jechać na konkurs? To jakaś kompromitacja, porażka. W życiu nie widziałem tak niskiego poziomu. Naprawdę nie stać was na więcej? Sport to krew, pot i łzy. To poświęcenie. A taniec to korona sportu. To styk wyczynu i sztuki. Bólu i artyzmu. Tu się nie da być trochę. Musicie być całe. Oddane. Jak starożytne kapłanki Westy. Kto nie jest gotowy, to od razu może wyjść. Nie ma chętnych? No to wracamy do układu. Chcę widzieć, że dajecie z siebie wszystko. Proszę, łantów rusu. Co się stało? Siemanko. No wreszcie. No co, przecież nie potrafisz się teleportować. W ogóle co ty tu robisz sama? Plan był inny. Rozumiem. Co, myślisz, że odbierze? Chyba siostra jest wyżej w hierarchii niż chłopak, nie? Tak myślisz? No raczej. Próbowałam chyba ze 1000 razy. No to sporo, sporo. Ty się nie wymądrzaj. Dobra, czas na plan B. A to nie zeżre ci całego internetu? Halo? Mówiłeś coś? Tak, pytam, czy po takiej sesji zostaną ci jeszcze jakieś gigabajty na telefonie? Mnóstwo. Magda aktywowała mi taką usługę, dzięki której mogę słuchać muzyki bez pobierania danych. Sprytne, co? No, sprytne, sprytne. A powiedz mi, pietruszka do posypywania jest? Ma się rozumieć. O. A proszę bardzo, pietruszka, parmezan i bon appétit. Dziękuję. Jaki ty jesteś romantyczny. Wiedziałam, że wystarczy zdjąć z ciebie ten kostium kujona i będzie z ciebie facet. No wiem. Magda! Cześć, Markulo! Strasznie, strasznie ci przepraszam i dziękuję, ale pomyliłam dni, zupełnie zapomniałam, że to dzisiaj. Spoko, jak się wszystkie dni na treningach spędza, to mogą zlać się w jeden, nie? Nie było najgorzej. Najpierw zrobił mi całkiem niezły makaron, potem poszliśmy do parku i na lody. Szkoda, że cię spotkaliśmy, bo może naciągnęłabym go na kij. Ty już nie przeginaj, co? A ty się tak nie dziw, od tego masz chłopaka, żeby ci pomagał, nie? W ogóle ty coś jadłaś dzisiaj, Magda? Magda. Magda! Magda! Hej! Magda! 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 Co jest? Magda! Nic mi nie jest. Jak to nic ci nie jest? No i o co, halo?
wszystko w porządku. Pójdzie do domu, wyśpi się, będzie jak nowa. Sukces wymaga poświęceń. Co, gościu? Kazik, odpuść. Dobra, chociaż daj tę torbę. Kiedy zrozumiesz, że ten typ nie może cię tak traktować, co? A ty, że on jest moją ostatnią szansą? Przez to, że tańczę, mam stypendium i ten konkurs może mi potwierdzać. Ten frajer cię wykorzystuje. No po ty gadasz, on chce mi pomóc. A właśnie widziałem. Dobra, jak chcesz się kłócić, to musisz już iść. Super. Dzięki, młodo, za fajny dzień. Moim zdaniem głupio robisz. Mała jeszcze jesteś, co ty możesz wiedzieć? Kiedy ty w końcu zrozumiesz, że tak nie może? Muszę wiedzieć, że ci zależy. Przecież ty się zajedziesz kobietą. Masz to na wyciągnięcie ręki. Rozum to, rozum. Przyniosłem ci rosołek. O, dziękuję. I to. Mordo, ty jesteś romantyczny. No chodź, chodź. O co ty masz do mnie pretensje? O to, że pracuję? O to, że nigdy nie masz na mnie czasu, nawet w wakacje, a ja dla ciebie potrafiłam zrezygnować nawet z Londynu. Wiesz co, to sobie jedź. No i sobie pojadę. Co? Poczekaj. Każda normalna dziewczyna chciałaby mieć takiego faceta jak ja, naprawdę ja nie wiem, o co ci chodzi. Może ja chcę kogoś szalonego, co? Z fantazją, a nie takiego nudziarza jak ty. Nawet taki Piotrek potrafił się zmienić dla Kaśki. Tak? Tylko, że akurat Piotrek sobie zmienił też dziewczynę. Wiesz co? Nie chcę mi się z tobą rozmawiać. Świetnie, to sobie rozmawiaj z Piotrkiem. I don't think that you know. I'm trying. Ja nie wiem, dlaczego my siebie tak późno odkryliśmy, przecież... Jesteśmy dla siebie idealnie spasowani. A moi znajomi to... Oni to prędzej czy później odkryją, także się nimi nie przejmuj. Nie no, ja myślę, że ty ich wcale nie potrzebujesz. Przecież masz mnie, no nie? No mam.